Otworzymy się, Gospodinu. Otwórzmy się na Pana. Kao Maria, recimo, jak Maryja, powiedzmy, oto jestem, Panie. Niech mi się stanie według słowa Twego. Ewa mi, Gospodine. Oto jestem, Panie. Pragnę słuchać Twego słowa. Pragnę przyjąć Twoje słowo do swego serca, tak jak Maryja. Mocą Twego Ducha Świętego otwórz moje serce, aby było otwarte na Ciebie, tak jak serce Maryi. Abym sercem słuchał Twego słowa, abym z sercem Ciebie przyjął. Mocą Twego Ducha Świętego Ty ukształtuj moje serce. Ty zmieniaj moje serce. Przeobraź moje serce, aby było podobne do serca Maryi. Maryja miała mocną wiarę i zaufanie do Ciebie, Panie. Prosimy Cię, umocnij w nas wszystkich wiarę i zaufanie do Ciebie, abyśmy wierzyli Tobie, jak Maryja. Abyśmy mieli do Ciebie zaufanie. Abym wierzył, że Ty mnie miłujesz, Panie. Abym wierzył, że jestem Twoją umiłowaną istotą. Abym wierzył, że mi przebaczasz, że jesteś Ojcem miłosiernym. Umocnij w nas wszystkich wiarę, zaufanie do Ciebie, abyśmy nie troszczyli się zbytnio o przyszłość, aby wiara w nas była mocniejsza niż strach. Jezu, wierzę. Jezu, ufam Tobie. Serce Maryi było napełnione miłością. Panie, w nas wszystkich ożyw miłość do Ciebie. Abyśmy Ciebie, Panie, miłowali jak Maryja. Abym miłował Cię całym sercem. Ożyw we mnie miłość do Ciebie, Panie. Aby miłość zachęcała mnie do modlitwy, do spotkań z Tobą, do modlitwy różańcowej, Eucharystii, spowiedzi, do czytania Twego Słowa, adoracji, do modlitwy przed krzyżem, postu. Ożyw w nas, Panie, miłość do ludzi. Byśmy ludzi miłowali jak Maryja.
Proszę Cię o taką miłość, Panie. Daj mi miłości, Panie, do osoby, osób, które nie są mi drogie. Daj mi miłości do osoby, która mnie zraniła, która jest dla mnie ciężarem. Daj mi miłości, Panie. Prosimy Cię, Panie, o wewnętrzną wolność, o wolność serca, abyśmy byli wolnego serca, abyśmy mieli wolne serce, jak Maryja. Abym mógł wypuścić, zostawiać rzeczy, abym mógł wyłączyć telewizor, komórkę, internet i przeznaczyć czas dla Ciebie na modlitwę, dla członków mojej rodziny. Prosimy, Panie, o wewnętrzną wolność, abyśmy mogli widzieć, co mamy, abyśmy mogli widzieć nadmiar, abyśmy mogli rozpoznać to, co nas zniewala. Otwórz mi oczy, abym rozpoznał to, co jest mi niepotrzebne. Otwórz mi oczy, abym rozpoznał to, co zabiera mi dużo czasu. Daj mi wolne serce, abym mógł dać innym. Abym mógł dawać innym. Prosimy, Panie, za wszystkie osoby zniewolone przez alkohol, narkotyki, hazard, pornografię. Wyzwól nasze serca, Jezu. Prosimy Cię za wszystkie osoby, które są zniewolone przez nienawiść, zazdrość, zawiść, brak przebaczenia. Wyzwól nasze serca, Jezu. Prosimy za wszystkie osoby, które są pod wpływem, czy też panowaniem złego ducha. Wyzwól nas, Panie. Panie, zawierzamy Ci osoby chore na duszę i ciele. Panie, Ty dotknij ich bólu, ich cierpień. I daj im zdrowie duszy i ciała. Panie, daj nam to, co dla nas jest najlepsze. Ale to, co Ty myślisz, że jest dla nas najlepsze? Prosimy Cię, Panie, o łaskę, abyśmy mogli
zaakceptować krzyż, aby mógł zaakceptować siebie, porażkę, niepełnosprawność i stratę. Daj mi łaskę, aby mógł zaakceptować inne osoby takimi, jakie są. Dziękuję, Panie, za wszystko. Za wszystko dziękuję. Ty nas pobłogosław. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.